21 lat temu. Byłem młodszy niż jedna osoba, która siedzi tutaj za mną i przede mną. I do małej śródy, 20 tysięcy ludzi, której jestem po raz trzeci wybrany na bezpośrednich wyborach, pierwszej turze na stanowisko burmistrza tego miasta. Przyjeżdża siedzący tutaj też tak mocno obosiony jak ja, pan Janusz. Ja świeżo upieczony magister ekonomii, gdzie tutaj Balcerowicz to mój wuk prawie. Tak dalej on zaczyna coś mówić. Ja wtedy tak słucham go i co on mówi? Jakoś ten pełkot, który z telewizji, Jezus, wolność tu i tak dalej. A tu przychodzi człowiek i coś kompletnie inaczej mówi. Ja tego nie rozumiem. Ja tego nie rozumiem, co on do mnie mówi, co on chce mi przekazać. Ale proszę Państwa, to wtedy ten mój młody jeszcze mózg wyprany przez te kilkadziesiąt lat, wtedy 25, został jak gdyby, no przyznam się, jak powiem, przepraszam, zapłodniony. I dziękuję bardzo panu Januszu, dziękuję panu Stanisławowi Narzewiczowi, panu Sienkiewiczowi, bo to są moi mentorzy i tak powiem może tak, że od do biblijnego tego jest pan moim ojczyszem, panie Januszu, ja zapadłem w dzisiaj dzieje, proszę Państwa, tak jak zawsze, przy modlitwie, każdy z nas, który tu siedzi, prawdopodobnie każdy z nas, zadaje sobie pytanie, czy wierzy w zmartwychwstanie Jezusa? Wierzę! To wierzę w to, że te ideały, które temu Panu, już można powiedzieć trochę starszemu ode mnie, który 20 lat temu przyszedł i mnie swoją myślą, swoim słowem zapłodnił, ja wierzę w to, że te tysiące ludzi tu dzisiaj siedzące, szczególnie ta młodzież, będzie właśnie przekazywać z ust do ust, Twittery, Facebooki, internet, to jest siła. Jeszcze dzisiaj nad tym reżim nie panuje. Można emanować właśnie tą wiedzą, tymi umiejętnościami, teorią, którą wszyscy myślę tutaj bardzo macie mocno opanowaną. Ja mogę powiedzieć tak, jako burmistrz stykam się z tym, co to państwo corocznie gotuje. Jest to coś strasznego. Jest miasto Środa jeszcze miastem niskich podatków, tych, które może nakładać. I to jest moje hasło, jak gdyby, zarządzania miastem. Miasto niskich podatków. Mamy jedne z najniższych lokalnych podatków w kraju. I bronię tego i cieszę się. Myślę, że na tyle, na ile to mogą mieć wpływ i przełożenie na rozwój mojego miasta i mieszkańców tego miasta, na pewno ma, ale przede wszystkim bardzo ważna rzecz. Mieszkańcy Środy 10 lat temu tak nie bardzo to rozumieli. Dzisiaj wiedzą, że te niższe podatki przekładają się na to, że nie czekają. Tak jak właśnie to, co zrobiono z młodzieżą, wychowując ich od przedszkola, szkoła i tak dalej, o, dostaniesz funkcję jakiegoś tam urzędnika, później być może, o, proszę bardzo, modny sposób na przekupywanie młodych, często inteligentnych, porządnych ludzi, stażu w Unii Europejskiej, gdzieś tam dostaniesz, o, tam karierę zrobić. A wy, siedzący, te piękne słowa, które usłyszałem, raduje się moje serce, że nie chcecie tego. Wy nie chcecie żadnej łaski, żadnej pomocy. Wy chcecie wolności, wy chcecie swobody, wy chcecie wolnego wyboru. To jest piękne i wierzę w to wyboru, że... Głęboko w to wierzę, że jeżeli każdy z was tu siedzący wykona taką ogromną pracę, jak pan Janusz, jak pan Stanisław i dziesiątki innych osób, których przepraszam, że nie wymienię, każdy z nas dołoży, to ta fala rozejdzie się po tym kraju, żeby ludzie zaczęli rozumieć. Faktycznie, bo jak ktoś usłyszy, no tak, konserwatyzm, no to aha, no to prawica, to PiS, no to już dosyć, dziękuję, nie. Jak liberalizm, to Platforma, no to już z tym liberalizmem, proszę Państwa, też dziękujemy, wysiadamy, ale nie wstydźmy się, tylko mówmy i tłumaczmy, o co chodzi z tymi hasłami, jeżeli mówimy je prosto. Nie chcę przedłużać, bo myślę, że już 2 godziny troszeczkę bolą siedzenia Państwa. Było miło wystąpić w tej sali. No, myślę, że to też jak gdyby pewien znak czasu, że cokolwiek by nie powiedzieć, jeszcze możemy swobodnie, otwarcie mówić nasze poglądy. Na przykład tu kiedyś wygłaszano zupełnie inne, a dzisiaj myśl swobodna
o wolności, o sprawiedliwości, o niskich podatkach, o tym, co jest dla nas, naszego serca najważniejsze, nasza ojczyzna, wolna, umiłowana, ażeby się rozwijała. Już nie może dla mnie, może nie dla nas, ale dla tych, którzy przyjdą po nas, bo to jest, że tak powiem, coś, co musimy dla tych młodych ludzi stworzyć. I wierzę głęboko w to, że Stwórca, który za kilka dni będziemy uroczyście świętować Jego zmartwychwstanie, napełni nasze serca i nasze dusze siłą, ażebyśmy tą chorągiew prawdy i wiary w wolność wolnego człowieka mogli ponieść dla przyszłych pokoleń. Wszystkiego dobrego, niech Bóg Wam.